Anno Domini 1492, Krzysztof Kolumb dociera do wybrzeży Ameryki Łacińskiej. Anno Domini 2011, Republika Latina startuje. W każdy poniedziałek o 21:00. Na falach Radia Wnet. Halo, halo, dobry wieczór. Witam wszystkich serdecznie w programie Republika Latina. Dawno nie siedziałam przed mikrofonem. Bardzo się cieszę, że mogę powrócić do tej roli. Cieszę się podwójnie, bo dzisiaj ze mną w studio wyjątkowy gość. Zaraz o nim opowiemy. Natomiast, aby ładnie połączyć ten program z poprzednim programem, Los Kowalski, puścimy argentyński kawałek Andresa Calamaro, który wybrał nasz dzisiejszy gość, Andrzej Zbrożek. Także posłuchajmy tego utworu, który nazywa się Nostalgias, a za chwilę dowiemy się, czemu akurat ten utwór rozpoczął nasz program. Quiero emborrachar mi corazón para pagar un loco amor que más que amor es un sufrir. Y aquí vengo para eso, a borrar antiguos besos en los besos de otras bocas. Si su amor fue flor de un día, porque causa siempre mía esa cruel preocupación. Quiero por los dos mi copa alzar para olvidar mi obstinación y más la vuelvo a recordar. Nostalgias de escuchar su risa loca y sentir junto a mi boca como un fuego su respiración. Angustia de sentirme abandonado y pensar que otro a su lado pronto, pronto le hablará de amor. Hermano, yo no quiero rebajarme, ni pedirle, ni llorarle, ni decirle que no puedo más vivir. Desde mi triste soledad veré caer las rosas muertas de mi juventud. Bandoneón, tu tango gris, quizás a ti te hiera igual algún amor sentimental. Llora mi alma de fantoche, sola y triste en esta noche, noche negra y sin estrellas. Si las copas traen consuelo, aquí estoy con mi desvelo para ahogarlos otra vez. Quiero emborrachar mi corazón para después poder brindar por los fracasos de un amor. Nostalgias de escuchar su risa loca y sentir junto a mi boca como un fuego su respiración. Angustia de sentirme abandonado y pensar que otro a su lado pronto, pronto le hablará de amor. Hermano, yo no puedo rebajarme, ni pedirle, ni llorarle, ni decirle que no puedo más vivir. Desde mi triste soledad veré caer las rosas muertas de mi soledad, veré caer las rosas muertas de mi juventud. Veré caer las hojas muertas de mi juventud. Veré caer las hojas muertas.
wybrzmiał Andres Calamaro w swoim utworze Nostalgias. Zanim jeszcze przedstawię Ci, Andrzeju, dobrze i zaczniemy naszą rozmowę, to powiedz słuchaczom w trzech słowach, czemu poprosiłeś o to, żeby akurat ten utwór puścić, bo to była taka spontaniczna decyzja po tym, jak wszedłeś do studia. Tak, właśnie tej piosenki nie chciałem początkowo słuchać, ale chciałem dotrzeć do korzeni tej piosenki. Słyszałem ją po raz pierwszy na Kubie, w Santiago de Cuba, w wykonaniu znakomitej wokalistki kubańskiej i pomyślałem sobie, kiedy będę w Argentynie, to pierwsze, co muszę usłyszeć, to muszę ją usłyszeć w dialekcie argentyńskim, w Porteño. Akcencie, tak. I, no i usłyszałem, dzięki Tobie, dziękuję Ci serdecznie. Bardzo proszę, nie ma za co, bardzo się cieszę. Teraz możemy w takim razie zapowiedzieć wywiad i zaraz polecimy dalej z programem. Będzie wywiad. Jaki? Latynoski. No, z chłopcem z wioski. Dzisiaj w charakterze naszego chłopca z wioski występuje Andrzej Zbrożek, wyjątkowa postać. Postać, która właściwie sama zapukała do drzwi programu Republika Latina. Stało się to już dawno temu, kiedy jeszcze nadawaliśmy z hotelu europejskiego. Pamiętam, że kiedyś, jak to mieliśmy w zwyczaju i przed i po audycji właściwie, spotykaliśmy się w którymś z barów okolicznych i już nie pytam, kto był wtedy naszym gościem, a chociaż teraz, jak właściwie o tym mówię na głos, co sobie przypominam, to chyba była grupa różnego rodzaju latynosów, młodych ludzi z programu ISEC, którzy przyjechali pracować do Polski i rozmawialiśmy z nimi popijając wódkę, kiedy to zbliżył się do nas Andrzej, zapytując, czy dobrze rozpoznaje, że mówimy po hiszpańsku i tam, że ktoś jest z Kolumbii, a ktoś z Argentyny i w ten sposób zaczęliśmy rozmawiać. No więc teraz musimy powiedzieć, kim jest Andrzej. Andrzej, jak pewnie mogliście przeczytać w zajawce, spędził ponad ćwierć wieku w Ameryce Łacińskiej, w różnych krajach, głównie w Meksyku i na Kubie, ale nie tylko, grając różne role. Zaraz się dowiemy, jakie to były role. Czy to były role życiowe, czy też role nie do końca życiowe. Andrzeju, opowiedz nam proszę, jak to się stało, że z warszawskiego terenu wyjechałeś do Meksyku na początku, jeśli dobrze pamiętam. Tak, czy to była podróż zaplanowana, czy też to wyszło jakoś zupełnie niespodziewanie? Jak się twoja historia z Ameryką Łacińską rozpoczęła? Tak, nie były to role życiowe, natomiast była to podróż mojego życia, ponieważ zaczęło się w roku 81. Była to moja trzecia podróż do Meksyku, która zaczęła się no, trochę niefortunnie, bo wyjechałem 7 grudnia, a 13 był stan wojenny i byłem w rozterce. Nie wiedziałem, czy wrócić do Polski, czy zostać. No i trochę, powiem szczerze, stchórzyłem i zostałem w Meksyku bez pieniędzy, bez środków do życia, bez mieszkania, właściwie prawie na ulicy. Bardzo dobrze, na tym tchórzostwie wyszedłeś. No, to okazuje się, że trzeba być młodym, zwłaszcza kiedy, wiesz, byłem wtedy młodym, gniewnym, atrakcyjnym i to możliwe, że to też zadziałało, bo teraz bym się nie odważył. A powiedz, wyjechałeś z Polski jako kto i dlaczego do Meksyku? Co robiłeś w Polsce, zanim znalazłeś się w Ameryce Łacińskiej? W Polsce robiłem różne rzeczy i pracowałem jako nauczyciel języka polskiego, jako wychowawca. Byłem przez pewien czas nawet zegarmistrzem, co prawda nie światła, ale takich mechanizmów bardzo precyzyjnych. I w końcu wyjechałem do Meksyku. Miałem tam dziewczynę. Jak to zwykle bywa, dziewczyna mnie tam zaprosiła. I była to moja trzecia podróż do Meksyku. No i tym razem skończyła się długim pobytem, ponieważ w 81 roku po tygodniu pobytu w Meksyku nagle przeczytałem we wszystkich popołudniówkach meksykańskich Estado de Guerra en Polonia, Ley Marcial en Polonia. Wystraszyłem się nie na żart, nie wiedziałem, co mam ze sobą począć. No, w końcu zdecydowałem się zostać i różne były koleje mojego losu. Miałem tam znajomego, takiego znanego literata meksykańskiego, którego nazwisko hiszpańskie niezbyt ładnie brzmi i niezbyt ładnie kojarzy się po polsku, bo nazywa się Luis Pitol.
znany. To bardzo ładny, mi się podoba. Bardzo, tak, znany. Bardzo lubię zresztą czasownik pitolić. Znany literat, znany pisarz, on był tutaj radcą handlowym, a potem bodajże attaché kulturalnym i tam pomógł mi co nieco, a potem pomogli mi inni moi przyjaciele i tak zostałem. Na początku było nielekko, bo pracowałem jako ten clandestino, nielegalnie. Tak, pracowałem w bardzo złej dzielnicy. Co robiłeś, zarabiając grosze, pracowałem w takiej manufakturze, która produkowała takie disfraces, czyli takie lalki, stroje dla dzieci na karnawał, na Halloween. No i tam wytrzymałem 7-8 miesięcy, jednocześnie uczyłem się hiszpańskiego. No właśnie, bo jeśli dobrze rozumiem w takim razie, do Meksyku pognała cię miłość, to taka klasyczna historia. Tak, można powiedzieć. A co wcześniej robisz? Bo przecież to była trzecia wyprawa do Meksyku. Też wcześniejsze były związane z tą relacją, tak, z tą o której wspomniałeś? Samą osobą. Aha, tak, czyli tak. To wszystko miłość, tak, no dobrze. To była taka miłość, która w końcu zakończyła się bardzo burzliwie, jak to w życiu bywają te miłości. To była osoba hiszpańskojęzyczna? Nie, to była Polka. To była Polka. To była Polka, czyli nie było kwestii języka. Która wyjechała do Meksyku i no i tam została. I zaprosiłem ją po raz trzeci tam pojechałem. No i wtedy A już, mówiłeś po hiszpańsku? Wtedy jeszcze nie mówiłem. Wtedy tylko śpiewałem Besame Mucho. To jedyne, co pamiętam. I tę piosenkę znałem na pamięć. Także tą piosenką właściwie wydaje mi się, że podbijałem serca wszystkich Meksykanek. Zwłaszcza, że piosenka też jest meksykańska. Oczywiście. A powiedz w takim razie, czy pamiętasz swoje pierwsze wrażenia, pierwsze dni na tamtym kontynencie, kiedy się zjawiłeś może po raz pierwszy, tak? Już nie za trzecim razem, tylko za pierwszym razem. Tak. Jakie? No, za pierwszym razem to wrażenia były rzeczywiście szalone. Kiedy opuszczałem Warszawę taką ponurą, bez reklam, bez świateł i nagle wjechałem na główną ulicę Insurgentes i na Avenida de la Reforma, gdzie reklamy ze wszystkich stron, muzyka, ludzie wszyscy na ulicach, kawiarnie pełne ludzi, bary i tak dalej. Także było to dla mnie ogromne zaskoczenie. Jednocześnie dużym zaskoczeniem było dla mnie też, że było tam bardzo drogo, jak dla mnie, ponieważ pamiętam, że miałem ze sobą moje oszczędności, chyba $30 i poszedłem do cukierni, żeby kupić mojej dziewczynie ciastka i za te ciastka zapłaciłem $25. Zostałem tylko z $5 w kieszeni. A smaczne były chociaż? Były smaczne, ale nasze są smaczniejsze. A popatrz. Tak. A powiedz w takim razie, jak wyglądały początki twojego latynoamerykańskiego życia? Powiedziałeś, że po przyjeździe zacząłeś pracować w tej fabryce, w której produkowano stroje, tak? Dla dzieci. Tam wytrzymałeś kilka miesięcy. I jak się potem potoczyło twoje życie, które, nie chcę powiedzieć, że się tam w ten sposób zakończyło, bo nie wiem, jak opowiesz tę historię dalej. Natomiast to, co nas najbardziej tutaj ciekawi, to co później się zadziało, czyli jak zacząłeś grać w filmach, jak zacząłeś być dublerem, kaskaderem i jak w ogóle się znalazłeś po raz pierwszy na planie filmowym. Dobra. Jak do tego wszystkiego doszło? Już powiedz, jak to wyglądało. Mówię, jak na spowiedzi. Więc kiedy nauczyłem się już mówić po hiszpańsku, po kilku miesiącach zmieniłem pracę, co zresztą nie było takie proste, ponieważ w Meksyku cudzoziemiec jest przypisany niczym chłop pańszczyźniany do pracy. Także jeżeli dostałem, załóżmy, pracę i pozwolenie na pracę w jednej firmie, nie mogłem jej samemu zmienić, nie mogłem jej opuścić. No i potem udało mi się zmienić pracę, zmienić dzielnicę. Dzielnica była znakomita, o wiele lepsza niż poprzednia, która, jak to mówią w Meksyku, nazywana jest de mala muerte, czyli taka rzeczywiście, gdzie nie powinno się chodzić nawet popołudniem, już nie mówiąc o tym, żeby wieczorową porą tam się pokazać. No i tam oczywiście no, był jakiś tam już prestiż, bo dzielnica była dobra, zarabiałem więcej, ale trafiłem na bardzo ponurego gościa, Hiszpana, faszystę, który miał u siebie w biurze portrety generała Franco, zresztą u siebie w domu także, i traktował nas wszystkich bardzo źle i twierdził, że wszyscy, kiedy dowiedział się, że jestem Polakiem, to powiedział, że Hitler dobrze zrobił, mordując wszystkich Żydów i Polaków, bo to była jedyna opcja, żeby pozbyć się gówna na świecie. Uff. Straszny był to typ. To potworne musiało być doświadczenie, wyobrażam sobie, pracować z kimś takim i słyszeć tego typu wypowiedzi z jego ust.
Tak, i ja potem właściwie już byłem zdecydowany wracać do Polski, bo praca była nie najlepsza i pieniądze topniały. I wtedy przez przypadek trafiłem do filmu. Moi znajomi powiedzieli, że przyjeżdża do Mexico City znany jak na tamten czas producent filmowy Dino De Laurentiis i będzie robił Duna, film ten Duna na podstawie powieści Franka Herberta. No David i Lynch'a, tak? Tak, David Lynch był reżyserem jak najbardziej i byli tam bardzo ładne początki, Andrzeju. Były tam bardzo znani aktorzy. No i ja pomyślałem sobie, może spróbuję szczęście jako zwykły statysta. Tak, no bo potrzebowano dużych mężczyzn, takich wielkich jak ja, 1,92 m. No właśnie, bo tu Państwo nie widzą, ale Andrzej jest rzeczywiście wysokim mężczyzną. O zielonych oczach i o jasnej karnacji. No i tam poszedłem. No niestety takich jak ja było setki, bo okazało się, że wszyscy turyści niemieccy, kanadyjscy, amerykańscy startowali na statystów, z tym, że dla nich to była tylko i wyłącznie przygoda, a dla mnie to była właściwie była to sprawa życia albo śmierci. No i tak się zaczęło. Trafiłem już nie nawet jako statysta, ponieważ miałem na tyle dużo szczęścia, że po jakimś czasie, po 2 tygodniach zadzwonił do mnie drugi asystent reżysera, mówiąc, że wybrano 3 młodych mężczyzn, a ja wtedy byłem jeszcze ciągle młody, i wybrano ich do pracy dublera, znanego aktora Max von Sydow. No i z tych 3 po wielu próbach wybrano mnie i tak zaczęła się moja praca w wytwórni filmowej. Także przeskoczyłem ten pierwszy stopień. Zamiast rozpoczynać pracę jako statysta, od razu zacząłem pracować jako dubler filmowy. Oczywiście musiałem przedtem przejść kilkumiesięczne przeszkolenie, ćwiczenia. Jak wyglądają takie ćwiczenia i takie przeszkolenia? No, jest to bardzo fizyczna praca. Trzeba przede wszystkim dużo chodzić na siłownię, ćwiczyć i z tym, że tam nie tylko siła się liczy, ale i jakieś umiejętności takie. Trzeba być wysportowanym, trzeba być. Bo byłeś przygotowywany właściwie do czego, pantera, powiedz? Do tego, żeby stać się pastero, byłeś przygotowywany. Jakie były zadania teoretycznie, zanim zacząłeś to wykonywać? Co ci powiedziano, że co będziesz miał robić? Powiedziano mi, znaczy pierwsza moja praca, to ona nie polegała na jakimś zbytnim wysiłku fizycznym, ani nie było to żadne riesgo, czyli jak to po polsku żadne jest? Żadne ryzyko właśnie. Wielkie się z tym nie wiązało. Tak. Także pierwsza moja praca to był tak zwany dubler fotograficzny. Byłem ucharakteryzowany na głównego aktora i charakteryzacja trwała kilka godzin, żeby mnie upodobnić do głównego aktora, a był nim Max von Sydow, szwedzki aktor, w tamtym czasie bardzo popularny. Tak. No i tak się zaczęło. I tak się zaczęło. Tyle tylko, że mój pech polegał na tym, że pracowałem przy ostatniej scenie śmierci Maxa von Sydow i Max von Sydow umiera, czyli ja umieram jako on. No i potem przez kilka miesięcy, przez bodajże 2, nie miałem pracy. Tyle tylko, że pieniądze, które dostałem za tych kilka dni i nocy, wystarczyło mi, żeby dobrze żyć przez kilka miesięcy. No to bardzo dobry początek. Początki były znakomicie. Prosiłeś o to, żebyśmy puścili utwór Continuando. Kuba nas tu informuje, że się udało i że możemy go posłuchać. Dobrze. Powiedz, czemu wybrałeś akurat ten utwór na początek wywiadu? Wybrałem ten utwór, ponieważ ja się bardzo z tą piosenką identyfikuję. Szczerze mówiąc, to tak jakby tę piosenkę napisano o mnie, bo tam tekst mówi, że chociaż będziesz cierpiał, chociaż będziesz miał dużo problemów, chociaż będziesz miał brak odpowiedzi na pytania, chociaż będziesz w cieniu, kontynuuj to twoje życie. No i ja właśnie je kontynuuję. Thank you.
soledad. Así a tu tierra, así a tu tierra. Aunque dañan tus sueños, sigues continuando y sangrando. Hasta los días tranquilos sigues continuando, explorando tus deseos. La vida es un mar tan bravo, abraza los momentos lindos. Oh, aunque sientas dolor, la suerte sigues continuando. Es caprichosa y subiendo, quieta y digna, continuando, atraviesa, aunque tengas temor, la fortuna y la miseria. Republika Latina. Latynoski głos pod każdą strzechą. W bardzo nostalgiczny nastrój wprowadził nas ten utwór Jero, ale zejdźmy z powrotem na ziemię. Chciałam ci zadać takie pytanie, Andrzeju, bo nie do końca jestem przekonana, czy dobrze mi się wydaje. Czy to jest tak, że są trzy rodzaje dublerów tego rodzaju pracy, bo wspomniałeś już o tym, że występowałeś jako dubler fotograficzny. Ja wiem, że też jako kaskader i jest jeszcze trzeci rodzaj dublerów. Tak, pierwszy rodzaj to jest ten tak zwany dubler techniczny. Jest to dubler, który przygotowuje scenę dla aktora, żeby aktor się nie męczył, żeby nie stał w ogromnych światłach reflektorów, żeby mu makijaż nie spływał. To on sobie siedzi w swoim fotelu, a za niego całą pracę wykonuje dubler techniczny, tak zwany manekin, bo to właściwie na tym polega sprawa. Musi być to gość tego samego wzrostu. Nie musi mieć charakteryzacji, nie musi mieć kostiumu, tylko musi odpowiadać fizycznymi warunkami. I wtedy po prostu przestawia go się z kąta w kąt, żeby ustawić odpowiednie światło, kamerę, odległość od aktora i takie wszystkie parametry techniczne. I powiedz nam, jako dubler techniczny, w jakich filmach w takim razie brałeś udział i dla kogo sceny przygotowywałeś? Więc na początku przygotowywałem właśnie sceny jako dubler techniczny dla Arnolda Schwarzeneggera i dla... To był Conan Niszczyciel, tak? Tak, to był Conan Niszczyciel, tak. Z tym, że w Conanie Niszczycielu miałem dużo pracy, bo pracowałem tam jako wiking na koniu jeżdżąc, pracowałem tam jako dubler fotograficzny takiego wielkiego maga, Grand Vizir, i jednocześnie pracowałem jako ten dubler techniczny, jako standing dla Arnolda Schwarzeneggera, ponieważ on miał swojego dublera fotograficznego, który był tak samo umięśniony jak ja, a mi trochę brakowało jednak tych muskułów. No i tutaj wymieniłeś właśnie ten drugi rodzaj dublera, czyli dubler fotograficzny. Dubler fotograficzny to musi już być dokładnie ucharakteryzowany dubler. Musi tak samo wyglądać jak aktor. I
charakteryzacja zwykle trwa kilka godzin. Oczywiście mimo to nie pokazuje go się z bardzo bliska. Pokazuje go się gdzieś z 3-4 metrów, tak żeby trochę zafałszować rzeczywistość. Wtedy aktor odpoczywa, a pracuje za niego dubler fotograficzny. Trzeci dubler, dubler kaskader, to jest ten najbardziej ryzykowny zawód. Wtedy to kaskader musi wykonywać oczywiście za aktora sceny niebezpieczne. Ja wykonywałem, oczywiście nie były to sceny największego ryzyka, nie było to skakanie z 15 piętra, ani bieganie po rozpalonym ogniu. Niemniej jednak było bardzo dużo scen niezwykle ryzykownych, które musiałem dobrze wykonać i pamiętam moją ogromną satysfakcję, że zawsze po wykonaniu takiej ryzykownej sceny, mimo że to nie był teatr, dostawałem brawa od całego staffu tak zwanego, czyli od wszystkich, którzy pracują, czyli od nawet od aktorów i od reżysera, co było szczególnie dla mnie wspaniałe, mogę powiedzieć. A chodzą plotki po mieście, że też byłeś dublerem Jane Fondy, to prawda? Właśnie, to jest taka gra słów. Dublar, to znaczy dublować kogoś, a jednocześnie składać na połowę. Także mówili mi, oje, chico, a z dublado Jane Fonda? Ja mówiłem, no wiesz, próbowałem, ale nie wyszło. Procure doblarla, pero no salionara. Nie no, z tą Jane Fondą to żart oczywiście, ale pracowałeś przy filmie Stary nie, Gringo. Nie dublowałem jej w ten sposób, jak ty to powiedziałaś, natomiast tańczyłem z nią walca, co też nie jest bez znaczenia, ponieważ była taka scena, kiedy Gregory Peck był niedysponowany, bolała go noga, a trzeba było zatańczyć wielkiego walca przed kamerami i ja tego walca z nią zatańczyłem, także trzymałem Jane Fondę w objęciach, przytulony do niej, właśnie ona była do mnie przytulona i tańczyliśmy walca. No to pięknie, a powiedz, która ze scen albo który film jest twoim ulubionym, czy też który aktor, którego dublowałeś, które wspomnienia są tobie najmilsze? Wydaje mi się, że najbardziej sympatyczne mam wspomnienia z filmem Old Gringo, Gringo Viejo. I reżyserem tego filmu był Argentyńczyk, czyli Znowu wracamy do Argentyny. Rozmowy. Luis Puenzo. Na pewno słyszałaś o tym panu. I on robił film na podstawie powieści Carlosa Fuentes, prawda? Stary Gringo. I pracowała tam właśnie ta Jane Fonda, Gregory Peck i taki bardzo znany aktor latynoski Jimmy Smith. Bodajże on jest z Puerto Rico. Wyższy ode mnie. Ja jestem duży, on był jeszcze wyższy. W każdym razie współpraca z tymi aktorami była niezwykle sympatyczna. Z Luisem Puenzo często chodziliśmy na kolację, zapraszał mnie. Jego syn był ze mną bardzo zaprzyjaźniony. I pamiętam takie momenty, kiedy z Gregory Peckiem, którego byłem i dublerem fotograficznym, i dublerem kaskaderem, kiedy wyprowadzałem go w głębokie kaniony, bo tam właśnie kręciliśmy sceny i on trzymał się mnie kurczowo za ramię i mówił: Andrew, I'm really old gringo. Jedny mówił, że on jest tym starym Amerykaninem mimo wszystko i że dzięki mnie może chodzić po tych wertepach, po kanionach meksykańskich. Wszystko dzięki tobie. A powiedz jeszcze, na planie jakiego filmu spotkałeś Barta Lancastera? A Lancastera spotkałem wcześniej. Był to mój drugi film, w którym miałem szczęście pracować. Pracowała w nim Margot Kidder, aktorka kanadyjska, Ted Danson, bardzo znany aktor amerykański, i Lancaster. I była to wspaniała 4-miesięczna przygoda na obrzeżach Mexico City, na prowincji, w Cuernavace, w różnych innych miejscach. Pamiętam, że Lancaster był to bardzo krewki gość, ponieważ pewnego razu on był współproducentem filmu,
A Margot Kidder, znakomita skądinąd aktorka, ale bardzo lubiła się spóźniać, nie przychodziła na czas, a wszystko dlatego, że lubiła alkohol i często przychodziła nieprzygotowana. I pewnego dnia czekaliśmy na nią przez kilka godzin. Ona przyszła pijana, Lancaster był wściekły i zaczęła się scena i nagle nie wiedzieliśmy, co się stało, bo dostała od Lancastera w twarz i leciała kilka metrów, aż zatrzymała się na drzwiach, które się otworzyły i z impetem spadła gdzieś w dekorację. Początkowo my myśleliśmy, że to jest scena, a to okazało się... Że to samo życie. Że to było samo życie. Po prostu Lancaster się bardzo zdenerwował, ponieważ ona zapomniała tekstu, a on nie był w stanie już dłużej tolerować jej wybryków i po prostu uderzył ją tak mocno, że przez 4 miesiące praca została wstrzymana. Przerwana. Nie wiedzieliśmy, czy się to zakończy, czym to się zakończy, czy wrócimy do domu, ale szczęśliwie potem aktorzy się jakoś przeprosili i kontynuowano pracę. Na całe szczęście. A to wszystko dzięki temu, że mieszkałeś w Meksyku. Patrz, ile to filmów było kręconych mnóstwo, na terenie tego kraju. James Bond, agent 007. Pracowałem w licencji na zabijanie, także udało mi się pracować jako dubler fotograficzny dla Timothy Daltona w licencji na zabijanie. Miałem nawet swoje własne tak zwane camerino, czyli garderobę, co było już w ogóle dużą rzeczą. A powiedz, jak wymawiano twoje nazwisko w Meksyku? Moje nazwisko, w ogóle nie potrafiono go wymówić, mówiono Sprosek, Brosek i w końcu stanęło na tym, że nadano mi tak zwane apodo, takie nombre artistico. Czyli przezwisko. Tak, i byłem pseudonim. Jako Andres Boris. Ach, po prostu. Tak sobie ułatwili sprawę. Tak, Andres Boris, ponieważ kiedy gdziekolwiek usiłowano moje nazwisko napisać, zawsze pisano je z błędem. Moglibyśmy tutaj jeszcze o tych twoich filmowych doświadczeniach rozmawiać długo. Już nie zdążę zapytać o Paula Newmana, o Toma Hanksa, chyba że chciałbyś coś jeszcze tutaj szybciutko powiedzieć, bo chciałam przejść do dalszej części rozmowy. Tak, widzę, że moglibyśmy właśnie, tutaj po prostu part two kiedyś zrobić. Wtedy był to młody, szczupły chłopak, teraz... Jednak lata teraz wygląda trochę inaczej. No i zresztą ja też. Wszyscy tak, z biegiem czasu inaczej. Troszkę się zmieniamy. Tak, no niestety, taka jest kolej rzecz. Dobrze, Andrzeju, jeżeli na tym zakończymy naszą część związaną z twoją pracą na terenie Meksyku przy różnego rodzaju filmach, to w takim razie przeskoczmy z tego Meksyku na Kubę. Zaraz nam opowiesz, jak się na Kubie i dlaczego znalazłeś, a wprowadzi nas w kubański nastrój utwór Lagrimas Negras. Wspaniale. Aunque tú me has echado en el abandono, aunque tú has muerto todas mis ilusiones, y en vez de maldecirte con justo encono, en mis sueños te colmo, en mis sueños te colmo de bendiciones. La inmensa pena de nuestro avío, siento el dolor profundo de tu partida y lloro sin que sepas que el llanto mío tiene lágrimas negras, tiene lágrimas negras como mi vida. Quieres dejar, yo no quiero sufrir, tú conmigo me voy mi santa, aunque me cueste morir.
quieres te vas, yo no quiero sufrir. Contigo me voy, mi santa, aunque me cueste morir. Un jardinero de amor siembra una flor y se va. Otro viene la cultiva, ¿de cuál de los dos será? Ay, tú me quieres dejar, yo no quiero sufrir. Contigo me voy, mi santa, aunque me cueste morir. Amada prenda querida, no puedo vivir sin verte, porque mi fin es quererte y amarte toda la vida. Ay, tú me quieres dejar, yo no quiero sufrir. Contigo me voy, mi santa, aunque me cueste morir. Yo te lo digo, mi amor, te lo repito otra vez. Contigo me voy, mi santa, porque contigo moriré. Ay, tú me quieres dejar, yo no quiero sufrir. Contigo me voy, mi santa, aunque me cueste morir. Yo no quiero sufrir. Contigo me voy, mi santa, aunque me cueste morir. Yo te lo digo, mi amor, que contigo moriré. Contigo me voy, mi santa, te lo repito otra vez. Ay, tú me quieres dejar, yo no quiero sufrir. Contigo me voy, mi santa, aunque me cueste morir. Baronowa, a czego to pani tak teraz intensywnie słucha? O, pani hrabio, ja teraz słucham Republikę Latinę. Wysłuchaliśmy utworu Lagrimas Negras w wykonaniu legendarnego składu Buena Vista Social Club, a to dlatego, że z Meksyku przeskakujemy na Kubę. Powiedz, Andrzeju, jak to się stało, że wylądowałeś na tej wyspie jak wulkan gorący? Więc chciałem zatrzeć moje złe wspomnienia o Kubie, kiedy poleciałem na Kubę w 1986 roku. Na lotnisku zostałem dokładnie przetrzebiony, wszystko mi powyrzucano z moich bagaży i zabrano mi zresztą połowę upominków, które miałem dla moich przyjaciół w Meksyku. I postanowiłem nigdy na Kubę nie polecieć. Natomiast potem dowiedziałem się od moich przyjaciół, że to już jest przeszłość, że powinienem Kubę odwiedzić, że Kuba jest wspaniała, że jest zupełnie inaczej. No więc postanowiłem to sprawdzić. I tak się zaczęło. Poleciałem na Kubę i stwierdziłem, że są tam wspaniali ludzie, wspaniały kraj, biedny, ale wspaniały. Ludzie są weseli, mimo że często nie mają za co żyć, mimo że chodzą na okrągło w japonkach, bawią się, tańczą, śpiewają. Pogoda sprzyja, także można chodzić w japonkach. Właśnie, właśnie. Także pamiętam, na Kubie spędziłem długi okres mojego życia i kiedy wyjeżdżałem z Kuby, to odjeżdżałem z żalem. I chciałem tutaj taki króciutki tekst, który sobie przygotowałem o Kubie, dobrze? Bardzo proszę, jak najbardziej. Więc kiedy odjeżdżałem z Kuby, to napisałem tak. Po prawie 4 długich latach powiedziałem Kubie adios i powróciłem do kraju Azteków i Majów. Skończyły się kubańskie uwarunkowania, większe lub mniejsze trudności, do których musiałem przywyknąć, ograniczenia towarzyszące mi na co dzień i wróciło banalne, zwyczajne życie. Znowu zacząłem doceniać to, co przed wyjazdem na Kubę wydawało mi się normalne i bezdyskusyjne, że w każdej chwili mogę wyjść z domu do najbliższego sklepiku i kupić praktycznie wszystko, na co mam ochotę. Na Kubie nie jest to takie proste i oczywiste, ale da się przeżyć, ponieważ gorąca karaibska wyspa, poza codzienną porcją brutalnej prozy, serwuje nam coś niematerialnego i niewymiernego. Dawkę poezji, magii, czarów i jedynych w swoim rodzaju ponadprzeciętnych, egzotycznych wrażeń, co w połączeniu z urodą kubańskiej ziemi i jej mieszkańców tworzy wyjątkowo udany melanż.
Dlatego z ambiwalentnym uczuciem opuszczałem gorącą wyspę, bo nie wiem, czy to nie było pożegnanie z moimi szczęśliwymi, beztroskimi kubańskimi latami, kiedy mimo upływu czasu czułem się ciągle młody. Jedno, czego jestem pewien, to fakt, że nie był to epizod, ale wyraźnie zaznaczony, wyryty ostrym dłutem okres składający się z prawie 4 lat dodany do mojego niespokojnego życia. Piękny ten kawałek, który przeczytałeś. Ja przypomniałam sobie, że już jakiś czas temu miałam przyjemność czytać różne twoje wspominki z latynoamerykańskich przygód i tak jak ci kiedyś obiecałam, co jeszcze nie zostało spełnione, bardzo bym chciała, żebyśmy jakoś niedługo zrobili na stronie naszego stowarzyszenia Puente zakładkę pod tytułem Andrzej Zbrożek i jego latynoamerykańskie przygody i tam oprócz zdjęć i wywiadów różnych, które się ukazały z tobą, chciałabym, żebyśmy też zamieścili właśnie te twoje teksty. Czy tutaj oficjalnej zgody nam możesz na antenie udzielić? Tak, co prawda ja jestem w tej chwili zaprzyjaźniony z panią dyrektor biblioteki w Sokowie Podlaskim, w moim rodzinnym mieście, która drukuje na stronie swojej biblioteki moje teksty i bardzo się do nich doskonale przykłada, ale liczę, że uzyskamy od niej zgodę. No mam nadzieję. Zwłaszcza, że jest to wspaniała kobieta. Wystąpię z oficjalnym pismem, z taką prośbą. Widzę, że czas nieubłaganie nas goni. Chciałam cię podpytać jeszcze o różne kulinarne twoje wspomnienia. Nie mamy na to niestety dużo czasu, ale powiedz chociaż o jednym daniu, które wspominasz z największym rozrzewnieniem, jeśli myślisz o swoim ćwierćwieczu spędzonym w Ameryce Łacińskiej. W Meksyku najbardziej mi smakowało mole. Mole verde, mole rojo, mole poblano. Jest to taki gęsty sos na bazie czekolady z dodatkiem wszelkiego rodzaju papryczek chili i migdałów, orzechów i to jest po prostu niebo w gębie. Jest też mole czekoladowe, prawda? Tak, tak, tak. Także poza tym wszelkiego rodzaju tacos, quesadillas, tortillas, a także coś, co jest takie bardzo banalne, ale Meksykanie to robią wyśmienicie. Las tortas. Las tortas to są po prostu kanapki z bułki. Tyle tylko, że Meksykanie ładują do środka 0,5 kg wędlin i oczywiście papryczek chili, które są wtedy doskonałą zakąską do na przykład do tequili, do pulque, do innych słynnych meksykańskich alkoholi. O tych alkoholach możecie posłuchać w naszych audycjach archiwalnych, bo i o pulque, i o tequili już kiedyś tutaj Zbyszek z Firsem opowiadali. A teraz na zakończenie powiedz Andrzeju, jak wyglądał twój epizod brazylijski? Bo wiem, że na koniec przygotowałeś utwór Insensates, więc bardzo jestem ciekawa, z jakiego to powodu go wybrałeś. Tak, wybrałem go z tego powodu, że no właśnie Insensates to można tłumaczyć jako lokura, jako szaleństwo, ponieważ szaleństwo zawsze mi towarzyszyło i jak gdyby było wpisane w moje życie. Uważam, że bez szaleństwa nie byłoby mojego życia. Wszystko, co się wydarzyło, to dzięki temu, że byłem szalony. A poza tym na Kubie jest takie powiedzenie a lo loco se vive mejor, czyli wariatowi żyje się lepiej. I taka jest prawda, zdecydowanie. Bardzo ci dziękuję za wizytę dzisiaj w naszym programie. Bardzo to była ciekawa rozmowa. Mam nadzieję, że będziemy ją mogli kontynuować, a na pewno nasi słuchacze będą mogli śledzić twoje losy na stronie naszego stowarzyszenia puente.org.pl. Moim gościem był dzisiaj Andrzej Zbrożek, dubler fotograficzny, techniczny, kaskader i pasjonat życia i Ameryki Wojażer. Łacińskiej. Wojażer i bardzo miła osoba. A teraz słuchamy Insensates. Moja lubię. Você fez coração, mas sem cuidado.
halo. Chciałbym jeszcze Państwu zarekomendować stronę biblioteki mojego rodzinnego miasta, Sokołowa Podlaskiego. Biblioteki, której dyrektorem jest pani Hania Lecyk, a adres biblioteki jest www.biblsokol.org.com albo pl. Tego nie jestem pewien. Compañeros, amigos y amigas, każdy poniedziałek, godzina 21, Republika Latina! Latina!